Siemaneczko! Z tej strony Multi i dziś mam dla Was naprawdę ciekawy materiał. Na pewno wielu z was zastanawia się, kto jest najlepszym graczem w World of Tanks pod względem WN8. Dziś odpowiemy sobie na to pytanie, ale przedtem powiemy o bugu, który pojawił się na stronie wotlife.com i wielu z was Zwrócił już na to uwagę. Strona WotLife oczywiście słynie z tego, że potrafi w bardzo przejrzysty, zrozumiały sposób przedstawić nasze statystyki, statystyki naszych znajomych, kogokolwiek, nawet statystyki całych klanów. I tutaj na stronie głównej jest taka część poświęcona najlepszym graczom, najlepszym klanom World of Tanks właśnie pod względem WN8. I pierwszy gracz na tej liście posiada uwaga 44 357 WN8 i jest to gracz TR Imperator z Turcji. I teraz pewnie kilku z Was już wie, że to jest niemożliwe do osiągnięcia, a już na pewno przez 1085 10 bitew. moi drodzy. Sprawdziłem już na samym początku, jak to wygląda na innych stronach, i tam jest poprawnie. To jest oczywiście jakiś bug. Najlepiej o tym przekonamy się patrząc, jakie są ostatnie wyniki tego gracza, ponieważ to jest taki drastyczny skok. Cholera wie, czym spowodowany. Ale nie poprzestańmy tylko na tym. Zobaczmy, jak to tak naprawdę wygląda. Zobaczcie, bite w kolega ma. Pewno, ale najciekawsze jest to, że zobaczcie, gdyby nawet ta wartość miała być normalna, to co się dzieje w wynikach z ostatnich 24 godzin? Tutaj mamy 2752,8. Wyniki z ostatnich 7 dni 0. Z ostatnich 30 dni 0. Od razu widać, że coś tutaj nie trzyma się. Kupy. I teraz najciekawszy wykres. Do dnia 15 października kolega miał ten 2346 WN8. Słuchajcie, no niecałe 2500, tysiąca to 15 października. I wtedy nagle nic gruchy, nic pietruchy, 16 października 47 712 WN8. I najpiękniejsze jest to, że Tutaj akurat parę bitew, zobaczcie, doszło, ale w złą stronę. Serio, w złą stronę, zobaczcie. 10 000, 10 bitew. A tu mamy 10 000, 6 bitew, czyli koledze odjęło 4 bitwy, a mimo to <laughs> posiada znacznie więcej WN8. O kilkanaście, kilkadziesiąt tak naprawdę tysięcy. Cholera, wie co tu się dzieje. Patrzymy dalej. Tutaj już bitwy rosną, ale WN8 spada teraz 47 511, 45 546. Jeszcze bardziej idzie w dół i czym więcej bite, w tym widać, że te staty lecą łeb na szyję. No, po prostu spadają. Naprawdę dziwna sytuacja. Ale teraz pokazuję Wam uwaga, jak to wygląda normalnie na stronie Nub meter. Tutaj, kiedy patrzymy, WN8 2375. Już jest normalnie. Ciekawym kolejnym przypadkiem jest strona TSEU. Znowu z błędem. Strona ta pokazuje WN8 3971, co znowu jest niemożliwe. No bo jakby jednego dnia, słuchajcie, jednego dnia wyskoczył tak w górę. 2355 uwaga, i tutaj boom, 3400. 61. Jestem ciekawy jak on to sobie zbagował kurde. Jednak mało kto ma takie okazje zbagować sobie staty, a temu zawodnikowi naprawdę się udało. Może to jest taki cichy serb. Cholera, wie może chciał się wyróżnić serb pod takim pseudonimem. <laughs> Ale na pewno jest to jakaś ciekawostka. I teraz pokażę wam czym kolega grał i dlaczego Tutaj yy, to wszystko jest zbugowane, bo zobaczcie, kikniemy sobie jak to się stało, że tego dnia tak poprawił sobie staty. Wczytuję się. Wybaczcie, wooden internet, drewniany. Tutaj zobaczcie, że na jednym pojeździe faktycznie miał bardzo, bardzo fajne statystyki 7219 na patonie. Jak widać, tutaj ma też 3300, ale z sesji wychodzi 3203, więc z sesji wychodzi więcej niż posiada ogólnie na koncie. Naprawdę muszę przyznać, że to jest ogólnie bardzo dobry gracz. Jak widać po historii klanów, grał nawet w NOxusach, ale nie tylko, również w Unice. No ale kurde, to nie sprawia, że. Yy, statystyki mu się naprawił. Przez parę dni już ten bug trwa w najlepsze. Ciekawy jestem, czy w ogóle twórcy tej strony są świadomi tego, do czego doszło. No, ale dobra, teraz, już tak na poważnie, sprawdźmy sobie, kto faktycznie jest najlepszym graczem, może w Europie i na świecie. Tak będzie chyba najbardziej sprawiedliwie. Słuchajcie, najlepszym graczem według rankingu jest gracz Big Prank. Big Prank, który posiada słuchajcie, procent wygranych 70% i w WN8 5631, posiadając przy tym 6000 bitew. Oczywiście liczymy graczy, którzy mają chociaż te parę tysięcy bitew. Parę tysięcy bitew, no bo wiadomo, że można mieć tam 5 i więcej w WN8. Jeśli chodzi o kolejnego gracza, jest to Hamilton. Hamiltona pewnie znacie z Formuły 1, <laughs> ale to nie ten, choć y, mamy tutaj flagę międzynarodową, jakby chodzi o język angielski. Kolejny gracz to Violet Omen, Violet Omen, gracz z Rosji chyba. I potem pierwszy Polak, słuchajcie, Biczu. Bichu kojarzy, jest to gracz z klanu MVPS, bardzo dobry podoficer, y, także jest to słuchajcie najlepszy gracz w World of Tanks. Pod względem WN8 z Polski. Teraz już wiecie, kto jest tą personą. No i teraz już kolejna ciekawostka. Najlepszy gracz na świecie to słuchajcie gracz Evili CK. Jest to gracz z Rosji, który posiada WN8 na bardzo imponującym poziomie, czyli dokładnie 6300. 71. Najciekawszy jest jednak to, że gracz ten rozegrał 2235 bitew, a jego średni tier to 9,5. Zapytacie, jak to możliwe. No właśnie, jeśli słuchajcie. Będziemy grali w innych trybach, kupimy sobie jakieś szczołki premium. No to wiadomo, że nie musimy grać wcale niższymi tierami. Mając odpowiednie środki finansowe, możemy to wszystko przeskoczyć. Czy to grając drużynówki, gdzie nie liczy się WN8, czy to grając twierdzę, CW, to się, słuchajcie, da wszystko minąć, jeśli zainwestujemy w tą grę odpowiednie środki. Tutaj gracz, zobaczcie, ma na przykład na patonie poziomu 6000 WN8 na Patonie 9 poziomu 7300 WN8 na E58000 na wartości kompletnie z kosmosu kolega robi po 5000 demedża i uznałem, że fajnie byłoby pokazać jak taka osoba gra na jakich materiałach jedzie, czy strzela dużo z golda tak, abyście mieli po prostu obraz tego, jak wygląda styl gry, jak wygląda potyczka w wykonaniu najlepszego gracza w WoCie pod względem WN8. Dlatego teraz pokażę Wam taką rundę. No to lecimy. Słuchajcie, potyczka na chińskim WZ115, na mapie Malinówka. Tryb, uwaga, bitwa spotkaniowa. To daje nam już sygnał, że. Najlepszy gracz w WoCie, pod względem w gra w innych trybach niż Bitwa Losowa, e, ciekawe czy gra obrony i ataki. Potyczka z samymi dziesiątkami i teraz już pewnie część z Was zaczyna hejtować Eee, Full Gold, jedzie na Full goldzie. jeszcze materiały ma złote, nie no, nie mam pytań. Słuchajcie, no to jest norma, akurat jeśli ktoś Rywalizuje o miano najlepszego gracza w oci, To wiadomo, że będzie jechał na wszystkich bonusach, jakie, jakie tylko są dostępne. Tutaj, bohater, ma 36 pocisków kumulacyjnych. Bardzo dużo, szczególnie, że na tym czołgu Apeki się czasami przydają. Tylko dwa właśnie takie pociski, dwa heki. Poza tym, mamy racje bojowe, duży zestaw naprawczy i dużą apteczkę. No, na pewno, jedno jest pewne na bogato, na bogatości. I teraz styl gry. Kolega ten wcale nie kampi, jakby ktoś myślał. Zobaczcie, że pierwszy wjechał na Hila. Teraz przyszło mu się zmierzyć z Kranwagenem. I Sam7 bardzo mądrze gąskuje Szweda, by ten go przypadkiem nie obił, ale i tak w lekko ponad minutę straciliśmy już prawie 1000 HP. To pokazuje, że gracz ten wcale nie kampi, ponieważ pamiętajcie, kampa to też jednak. Błąd, ponieważ wtedy damage nam ucieka. Musimy mieć pojazd, który zniesie przyjmowanie uszkodzeń, ale sam też je zada. Przeżyje i zada damage. Teraz Karawan, strzał za zero. No niestety tutaj poleciało niekorzystnie. Chyba tak w okolice gąsek. Trafienie krytyczne. Uwaga, teraz powinno pójść lepiej. Przebicie. No dobra. Hila Naprawdę warto oglądać, bo tutaj jest sporo akcji. Teraz Mausik przebicie w wieżę na prawo od wieży z naszej perspektywy. I grając na wieżyczku oczywiście oddajemy kolejny strzał teraz za 455. Gracz ten widzi, że ma naprawdę solidną pozycję, więc nie ma potrzeby jej zmieniać. Spokojnie stąd może ostrzelać tego mausa i robić darmowy damage. A ja może teraz przejdę do troszeczkę innego tematu, czyli pojazdy, które Gracz ten posiada, jakie to są głównie maszynki, jaka to jest klasa, więc przypominam. Ewlik posiada 13 czołgów w ocie. 13 czołgów w ocie, tylko nimi grał w bitwach losowych. I są to pojazdy głównie średnie. Są to średniaki, ponieważ one są najbardziej uniwersalne i nimi najlepiej robi się po prostu damage, średni damage i staty. Ciężkie mają ten problem, że są często za wolne i mogą nie dojechać po konkretny cel, a medem, umówmy się, zawsze dojedziesz. I teraz podaję wam przepis, właśnie na jego staty, jakie to są czołgi. Mamy tutaj, słuchajcie, yy, amerykańskiego patona M. 46. Pojazd ten zawsze słynął z tego, że do statystyk się nadawał, bo po prostu strzela celnie, za dużo i na Goldzie ma bardzo dobrą penetrację, a wierzę, że grać ten na Goldzie pewnie tym grywa. Kolejny pojazd to Patton M48A1. Znowu pojazd z fantastyczną stabilizacją działa, więc celny, często strzelający za dużo i jeszcze można grać na wieżę. Ci najlepsi gracze muszą mieć pojazdy często z dobrą depresją armaty. Kolejny pojazd STB1 nie jest aż tak popularny jak na przykład obiekt 907, którym staty robi się bardzo trudno, bo jest to pojazd po prostu łatwy i przez to wymagania wzrastają. Właśnie z TB-kiem również staty mamy tutaj bardzo udane. Dalej TVP, czechosłowacki pojazd. Nie wiem dlaczego, ale zawsze. Miał niskie wymagania yy, na dobre staty. Po prostu to jest taki przypadek, gdy możesz zrobić nim multum, a za to multum dostaniesz w cholerę 1. I to jest dziwne, akurat. Także tym również dużo kolega grywa. Kolejny pojazd to E50M. To też akurat norma. Celne działo, dobra stabilizacja działa. Dużo HP, taranowanie, pancerz. To wszystko przemawia za tą maszynką i obiekt. 430. Znowu pojazd mniej popularny. Znowu pojazd mniej popularny. Jest to o tyle istotne, że właśnie tam też nie trzeba robić aż tak dużo na fajne staty. Jakie są wnioski? Wnioski są takie, że Bohater nie gra 140. Wnioski są takie, że Bohater nie gra Mausem, nie gra Esetą, nie gra tdk nie gra artą. obiektem 907. No bo to wszystko mu by po prostu te staty psuło. On to wszystko, słuchajcie, musi przemyśleć. To nie jest tak, że on stwierdził jednego dnia, ja zostanę najlepszym graczem w tej kategorii, tak po prostu. On to sobie wyliczył, sprawdził, że eh, dobra, ty muszę grać, ty muszę grać i tak będzie najlepiej. Więc to jest są słuchajcie przemyślenia jego i dlatego jest tak, jak jest. Oczywiście nie możemy mu y, odejmować. Tego wszystkiego, bo gra dobrymi czołgami. On naprawdę gra świetnie i też gra z pewnym podejściem do tych bitew losowych, dlatego też to wszystko mu się udaje. Duża wiedza, dużo umiejętności i po prostu duże zasoby, szczególnie kredytów. Także to jest takie połączenie tych najważniejszych rzeczy. I wracając do, do samej bitwy, mamy wynik 11.10, dwa fragi na koncie, to też, to też jest istotne. Pamiętajcie, że warto mieć parę fragów przy robieniu statystyk. Nie tylko damage się liczy, fragi również, a szczególnie przynajmniej jeden frag. Najlepiej dwa, ale jeden też już jest ok. Taka właśnie informacja, ciekawostka. Jeśli na przykład szóstym pierem zrobicie damage powiedzmy 1000, bez fraga dostaniecie 2000 w 8 Jeśli zrobicie 1000 powiedzmy 500, tyś, nie, powiedzmy 1000 damage, ale będziecie mieli fraga, dostaniecie no z 500 8 więcej. Więc no to ma znaczenie. To ma znaczenie. Evilik w tym momencie jest z trzema sojusznikami na trzech rywali, więc minimalna przewaga tej ekipy. Najgroźniejszy pojazd to chyba ten Foch B, ponieważ on jest po prostu niewidzialny i może spokojnie nas zdjąć, nawet nie wiadomo skąd. T57 też może nas zdjąć na dwa hity, więc jest to kłopot. AMX 30 B dostał niby buffa do DPM-u, ale może się nie przebić, bo penetrację ma przeciętną. No zobaczymy, zobaczymy. Arta tutaj celowała i teraz oddaje ważny strzał w tego Francuza. Zostały dwa paździerze. Jest te 5,7, zobaczcie, że pięknie stoi. Oj, pięknie, dostaje raz. I coś czuję, że tak jeszcze kolega mu sprzeda z trzy buły. Serio, no zobaczcie, jak stoi perfekcyjnie. 528, ładnie, losuje. Ładnie, ładnie. O, no, schował się za budynek. Musimy podjechać, bo nasz sojusznik w patonie będzie kradł damage. IMX 30B po prawej stronie. Ale chyba go olej, zobaczcie, tak. To takie typowe myślenie. Ogryzek, dobra, olewamy go, jadę po to, co ma więcej HP. No i chyba zaraz go tutaj ogarniemy. Te 5 7 dostaję raz i już nas nie zdejmie. Chciałem powiedzieć, że okej, okay. to może jeszcze być nieciekawe, ale na szczęście dingnął się. Gdyby się nie dingnął, to wtedy jeszcze była realna szansa, że po prostu padlibyśmy jego łupem. Także za taką bitewkę kolega dostał nas zapewne. No z 10 000 WN8 pewnie wpadło. Dwa fragi, oczywiście wynik ponad 10 000 2 2000 po asyście. 800 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz. Bardzo imponujący rezultat. Także to słuchajcie... Byłoby na tyle w tym materiale. Taka ciekawostka, troszeczkę ta potyczka. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Zapraszam Was serdecznie do ocenienia tego filmu. Łapki w górę, łapki w dół. Również do dyskusji w komentarzach poniżej. I do zobaczenia już niedługo. Cześć!